Dobry. Dzień dobry, godzina 8:01. To jest program Michał Rachoń. Jedziemy. Przypomnijmy, z nami są dziś Maja Drzewiecka, Piotr Borowicz i no właśnie Marek Jakubiak też jest, ale to za moment jest też Marian Kowalski. Marek Jakubiak, wiceprzewodniczący Kukiz 15, jest naszym politycznym gościem. Dzień dobry, witaj Marek. Dzień dobry, witam panie pośle. Marek Jakubiak od lat w kręgu naszych komentatorów. Mam przed sobą dwa bardzo ciekawe teksty. O jednym już wspominałem przed chwilą, o drugim jeszcze nie, ale zacznijmy może od tego, który jest, że tak powiem, bliższy ciału. Gazeta Wyborcza, Donald Tusk, wywiad dla kilku gazet europejskich. Gazeta Wyborcza, El Pais, Die Welt, La Repubblica i Le Soir. Wspólny wywiad. No i pytanie takie, jedno z kilku. 2 tygodnie temu gościł pan w Białym Domu. Potem poleciał do Berlina, by spotkać się z kanclerzem Olafem Scholzem i prezydentem Macronem. Jaką wiadomość przywiózł pan z USA? I odpowiedź Donalda Tuska jest taka. Ta wiadomość brzmiała, że niezależnie od tego, czy następne wybory wygra Joe Biden czy Donald Trump, to Europa musi więcej zrobić więcej, jeśli chodzi o obronność. Nie po to, by osiągnąć militarną autonomię wobec USA albo tworzyć równoległe struktury wobec NATO, ale by lepiej wykorzystywać nasz potencjał, nasze zdolności i siłę. Będziemy bardziej atrakcyjnym partnerem dla USA, jeśli będziemy bardziej samowystarczalni w kwestiach obronnych. No i Donald Tusk mówi, że mamy często do czynienia z fałszywym tokiem myślenia, według którego Europa, by być lojalnym sojusznikiem USA, powinna się wyrzec jakichkolwiek militarnych ambicji. Inny przykład błędnego myślenia sugeruje, że z powodu polityki Trumpa albo antyamerykańskich nastrojów w niektórych państwach Europy mielibyśmy rozluźnić lub nawet zerwać sojusz wojskowy z USA. No, rodzi nam się wielki zwolennik transatlantyckich relacji. W wywiadzie również mowa o ochronie polskiej granicy, sprzeciwie wobec polityki imigracyjnej, przynajmniej w słowach, jak Marek Jakubiak. Jak to interpretuje? No, to jest kosmopolita, to jest człowiek, któremu wszędzie jest dobrze i myślę sobie, że my od pewnego momentu powrotu Donalda Tuska do polityki polskiej obserwujemy takie zwroty. Przypomnę tutaj takie bardziej bliższe ciału, to 500+ wymyślił, jakby nie było, Donald Tusk. O przekopie Mierzei Wiślanej przypomnę, że już myślał nawet gdzieś w okolicach podstawówki. Więc mamy człowieka, który dopisze się do każdego racjonalnego podejścia po to tylko, żeby zająć jego miejsce. Tutaj nie ma tutaj jakby cienia wątpliwości, że Prawo i Sprawiedliwość należy zdeprecjonować, należy zniszczyć potencjał taki intelektualny Prawa i Sprawiedliwości poprzez takie zachowania, jak ostatnio mieliśmy ich obraz. Następnie przejąć ich postulaty, czyli po prostu po co już z lewicą to robił. Przez to działo się na naszym po co lewica, skoro my mamy takie same poglądy. Tak? Po co Prawo i Sprawiedliwość, skoro mamy Platformę Obywatelską? Po co Platforma, skoro mamy CDU za chwilę i tak dalej, no to będzie... W Wielkiej Brytanii kiedyś wygrał wybory Tony Blair i strategia, którą wtedy przyjął, nazwana została ukradzeniem ubrań konserwatystów. Tak, dokładnie. Tak to było opisywane, tak. Że Tony Blair, lewicowy polityk, ukradł ubrania konserwatystów, tak. Przebrał się w te ubrania i w ten sposób wygrał wybory. Czy w tej chwili obserwujemy coś takiego? To już, ja to obserwuję już dużo wcześniej, tylko że był jakby trochę bardziej delikatny, dzisiaj będzie coraz bardziej brutalny, bo czas ucieka. Coś się szykuje, nikt nie wie za bardzo co. Czuję tam jakieś napięcie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą. Jak Donald Trump dojdzie do władzy, proszę państwa, to tylko wióry pójdą. To jest tak, że to jest człowiek konkretny, zdecydowany, zdeterminowany. On ma problem pogarszającego się stanu gospodarczego swojego kraju. I on nie będzie tolerował tutaj więzienia się jakichś państw, czytaj Francja i Niemcy, na plecach Amerykanów. No ale Francja i Niemcy ma budować swoje zdolności, z tego przynajmniej wynika, ale to mnie jedna rzecz zaskakuje i jedna rzecz zastanawia. No z jednej strony takie piękne słowa dotyczące tego, że należy chronić granicy, że należy budować i dbać o relacje transatlantyckie. W ogóle mówi tutaj Donald Tusk słowa, które są sprzeczne z tym, co Radosław Sikorski powiedział ostatnio w Stanach Zjednoczonych, mówiąc o europejskim wymiarze obronności obok NATO, bo coś takiego sugerował Radosław Sikorski. No ale z drugiej strony okazuje się, że w rzeczywistych działaniach w Polsce, o tym dowiedzieliśmy się wczoraj,
Wirtualna Polska napisała duży tekst. Kancelarie prawne, które na swoich stronach internetowych chwalą się budowaniem finansowania dla Nord Stream, no, zdają się mieć jakiś istotny udział w tworzeniu dokumentów, które pani prokurator Polska rozsyła po to, żeby zatrzymać proces, czy żeby w zasadzie wzmocnić proces nielegalnego przejmowania mediów. Zazwyczaj się denerwuję i emocje wychodzą, a w tym przypadku akurat to jest mi przykro zwyczajnie. Dlatego, że prokuratorów ten naród utrzymuje, płaci im pensje, daje im kompetencje i im ufa. I ja się w tym przypadku czuję zwyczajnie zdradzony. Polega to na tym, że pani prokurator, która wykształciła się przecież z moich podatków, przecież to państwo powierzyło jej pewne obowiązki urzędnika zaufania publicznego i ona po prostu, jakby nie mogę tego nazwać indolencją, natomiast z całą pewnością realizowała to, co napisała inna kancelaria prawna. I to muszę powiedzieć, że być może to w tym rządzie albo w tym środowisku Platformy Obywatelskiej jest to standard, bo przypominamy sobie amerykańską kancelarię prawną, która siedziała w Urmia. To wyszło przy okazji Komisji do Spraw Wyłudzeń VAT. Pani Hojna Duch mówiła o tym, tak, że ja jakaś kancelaria... Tak, no i ona wtedy to powiedziała, że została przez Donalda Tuska zwolniona z pracy, bo niekorzystnie wypowiedziała się w mediach. Została przeniesiona do Narodowego Banku Polskiego, a propos polityczności Narodowego Banku Polskiego. Następnie powiedziała, że cała procedura legislacyjna Polski gospodarcza polegała na tym, że amerykańska kancelaria prawna pisała ustawy, to szło do Nowaka i Nowak szedł do Tuska i to szło do Sejmu, 2 tygodnie przeprowadzone. Do tego wykorzystywana była Palikota, taki zespół Palikota Przyjazne Państwo. I to samo mamy dzisiaj, no po prostu scenariusze. No proszę Państwa, no dość powiedzieć, że pan Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, uzyskał kilka opinii profesorów prawa, które wskazywały na to, że można tak wrogo przejąć telewizję i media. I te opinie, on tymi opiniami się posługiwał. Następnie dowiadujemy się po kilku tygodniach, że ci profesorowie dostali, proszę Państwa, pozycję w radach nadzorczych spółki Enea. Pytam się, no co świetni, się dzieje? No świetni fachowcy przecież. No. Jakie kompetencje ma dobra, jeden profesor konstytucjonalista? No ale, może tam wszystko było w porządku i przesłuchanie Hojny Duch sprzed lat, pani profesor Hojny Duch, która, przypomnijmy, mówiła o tym, że te praktyki, które tam miały miejsce, no jak rozumiem, związane były z... Bo przecież ta komisja zajmowała się wyjaśnieniem i zbadaniem tego, w jaki sposób z Polski wyciekło tam, nie wiem, 250 miliardów złotych, o ile dobrze pamiętam. Ona znalazła dziury. I o tym powiedziała w TVN-ie. Tam są dziury, którymi tyle miliardów wypływa. Następnego dnia miała rozmowę z Donaldem Tuskiem, który już wtedy miał ekrany, każdą telewizję i wszystko naraz oglądał. Ja to nazywam nie mniej, nie więcej tylko demokracją biznesową. I ta demokracja biznesowa idzie za Donaldem Tuskiem. Wszyscy są zadowoleni, tylko nie ci, którzy te podatki płacą. Zastanawiam się, jak rozumieć to, o czym dowiadujemy się w tej chwili. No bo może po prostu to, co opisała Wirtualna Polska. Wirtualna Polska napisała, że dysponuje poszlakami. Może to po prostu jest czysty przypadek, że akurat poczta znajdująca się blisko siedziby tej kancelarii, że akurat urządzenia, których nie ma w prokuraturze, ale znajdują się w tej kancelarii, że ten format, który jest, że to wszystko jest przypadek i że to po prostu... Że ta kancelaria zlecenie potem dostała, to też ona pewnie w przetargu jakimś brała udział, bo przecież zarzucano Prawo i Sprawiedliwości, że zatrudnia bez przetargów. Pewnie tu też był jakiś międzynarodowy przetarg, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No a jak Marek Jakubiak patrzy na kontekst, który no, dla mnie jest uderzający? To jest jedna z korporacji prawniczych, która do dziś chwali się na swoich stronach internetowych, że pomagała konstruować mechanizm finansowy związany z Nord Stream.
No, ja bym zajrzał jeszcze w podział udziałów i właścicielskich praw do tej kancelarii, bo tam też ciekawe rzeczy można zobaczyć. Ale ja nie jestem dziennikarzem śledczym, niech to dziennikarze śledczy robią. Natomiast powiem Państwu, że to wszystko razem nie jest śmieszne. Ja się śmieję z bezradności, dlatego że my nie mamy żadnych narzędzi dzisiaj w Polsce jako naród do tego, żeby pogonić takie rządy, a powinniśmy takie mieć możliwości jako naród na przyszłość. I Kukiz 15 proponował zdjęcie tych gigantycznych progów referendalnych. Dzisiaj naród nie może nic zrobić dokładnie, dlatego że Sejm pozwolić musi na wszystko. 500 tysięcy, nawet pół miliona podpisów jak zbierzemy, a takie akcje są już organizowane na temat Polexitu na przykład dzisiaj i to przez środowiska i rolnicze i Solidarności na temat Zielonego Ładu. Z tą głupotą unijną po prostu zwyczajnie trzeba walczyć i powiem Państwu, że jako naród jesteśmy na przegranej sytuacji, bo referendum, żeby się było prawomocne, musi mieć 50% frekwencji, a Donald Tusk przed kamerami powie, odwołuje to referendum i co zrobicie? No, po prostu powie, tak jak wielokrotnie przy okazji różnego rodzaju referendów słyszeliśmy, nie warto w nim brać udział. Proszę nie iść do referendum. To jest nie trendy. I mieliśmy takich przykładów co najmniej kilka. Jak rozumie Marek Jakubiak to, co wydarzyło się w domu Zbigniewa Ziobro? Wczoraj Zbigniew Ziobro na naszej antenie udzielił wywiadu, no i mówi, powtórzył raz jeszcze to, co usłyszeliśmy już na konferencji takiej ad hoc zorganizowanej przed jego domem, że prokuratura nie nawiązała, nie wykonała nawet próby kontaktu z nim przed rozpoczęciem przeszukania. A kodeks postępowania karnego jednoznacznie wymaga tego rodzaju działania od prokuratury. Z mojej wypowiedzi należy odstawić działalność Zbigniewa Ziobry, bo ja ją oceniam trochę inaczej. Czyli ja tutaj mam wiele uwag do działalności i nieskuteczności działania Zbigniewa Ziobry jako ministra, ale to zostawmy. Ja na to patrzę dzisiaj jako zwykły człowiek, jako właśnie Marek Jakubiak, który widzi, że kilku nieumundurowanych, bez oznaczeń wyraźnych, przypomnę, że w takich akcjach powinni mieć kamizelki co najmniej ABW albo CBA, w zależności od służby. Oni powinni się legitymować, a to po prostu paru gangsterów włamało się poprzez wyłamanie drzwi do czyjegoś domu bez jego obecności. Dlaczego pan mówi gangsterów? No przecież to są działania, które były autoryzowane przez prokuraturę. No, przepraszam, ale kto wie? No, przecież ja oglądam materiały, tego nie widać. Powinna być działalność transparentna. To powinna być działalność, która jest jawna. Ja rozumiem, że są tajne służby, ale nawet wtedy musi być ktoś w domu, bo więcej pytań dzisiaj zadaje się, co oni przynieśli do jego domu, niż to, co oni wynieśli z tego domu. Ale prokurator pytany przez Michała Gwardyńskiego, naszego dziennikarza, rzecznik prokuratury, z rozbrajającą szczerością, może nawet bezczelnością, mówi, był przedstawiciel Zbigniewa Ziobro, co prawda nie między godziną 6 a 9, ale po godzinie 9 już był. No i to mnie martwi po prostu. Mówiłem na wstępie o tym przy okazji pani prokurator Wrzosek, byłego sportowca wychowanego w zasadach fair play i tego, co prokuratura dzisiaj wyprawia i ABW co wyprawia. Po prostu zwyczajnie ręce opadają. No. My tu nie mamy już do czynienia z państwem prawa. To jest po prostu, kto rano wstaje, ten rządzi. I wydaje mi się, że takie napaści na domy, na przykład mamy Sejm, to już drugi raz się dzieje, proszę państwa, kiedy służby, jakkolwiek by je nie zwać, wpadają do Pałacu Prezydenckiego, wyciągają gości prezydenta, traktując ich, już nie będę opisywał, a tu mamy Sejm, do hotelu wchodzą, ktoś im podobno zgodę wydał, posła pokój otwierają, posłowi zabierają klucz, on nie może do tego pokoju wejść, zaklejają mu drzwi, mało tego, w rozporządzeniu prokuratora nie ma mowy o poselskim pokoju.
Więc to jest znowu nadużycie prawa. I marszałek Hołownia na to pozwala. Bardzo zaiste dziwne. No dobrze, to jak politycznie to rozumiesz? Jeszcze o politykę za chwilę spytam. To chcę spytać o jeszcze jedną rzecz. Chociaż może nie, faktycznie już zostawmy. O tym porozmawiamy osobno na koniec. Choć są to rzeczy bardzo niepokojące. Najnowsze raporty dzisiaj opublikowane rano. Portali, które zajmują się bezpieczeństwem międzynarodowym. Za chwilę o to spytam. Ale skoro pojawił się już ten wątek polityczny. Szymon Hołownia jest marszałkiem Sejmu. Tak. Szymon Hołownia jest drugą osobą w państwie i mamy do czynienia na przestrzeni ostatnich tygodni z bezprecedensowymi działaniami względem posłów na Sejm, bo ani sytuacji takiej, że mamy spór dotyczący tego, kto jest, a kto nie jest posłem i że mamy w zasadzie 461 posłów, jeśli się temu dobrze przyjrzeć. Nic takiego nie miało miejsca w przeszłości. Ani nigdy nie mieliśmy sytuacji tak szeroko podejmowanych działań, w tym uwięzienia posłów na Sejm, no a w tej chwili działania przeciwko posłom, co do których, no przynajmniej jeśli chodzi o ten hotel sejmowy, są poważne wątpliwości. Kukiz 15 podkreśla to słowami Jarka Sachajki za każdym razem, kiedy na mównicę wychodzi, że mamy Sejm od końca XVIII wieku największy. Jeszcze w historii Rzeczypospolitej takiego wielkiego Sejmu nie było jak dzisiaj. Natomiast faktem jest, że marszałek Hołownia gdzieś nam się schował. Nie ma czasu na spotkania i nie ma czasu na dyskusję na ten temat. I wydaje się, że ten bardzo niewygodny temat braku bezpieczeństwa posłów gdzieś starają się, bo jest wielkie milczenie, zwróćmy na to uwagę. Ale o co tu chodzi? Czy Donald Tusk, przepraszam, wmanewrowuje Szymona Hołownię w tę sytuację? Przecież wszystkie te rzeczy na twarz i na swoją odpowiedzialność bierze Szymon Hołownia, a nie ma żadnych narzędzi do tego. Znaczy, pewnie gdyby chciał, to mógłby mieć narzędzia, bo jest marszałkiem Sejmu. O co tu chodzi? No, ma panu to w tym artykule. To jest działalność Donalda Tuska. On zawsze, wtedy, kiedy są jakieś niewygodne, niepolityczne tematy, które mogą zaszkodzić jego karierze, wypycha kogoś. No, przypomnę tutaj Kosiniaka-Kamysza, który podnosił wiek emerytalny, wiedząc, że to jest grób polityczny. Tutaj mamy Szymona Hołownię, który na pierwszy plan go wyrzucił. On był szczęśliwy. Pamiętam, jak Paweł Kukiz siedział koło mnie, mówi, jaką minę Tusk z uśmiechem, na jaką minę wsadza Hołownię. A Hołownia z przyjemnością na to pole minowe wchodzi. No to pogwiazdożył, teraz będzie coraz gorzej i Szymon Hołownia jako kandydat na prezydenta przestanie za chwilę istnieć, bo się sam zdeprecjonuje, sam się po prostu, że tak powiem, wyciszy medialnie i to widać, że już nie chodzi, już no, słyszymy, są trudne pytania. Słyszymy i kiedy patrzymy na badania opinii publicznej, badania przepływów elektoratów, widzimy, że jakiś istotna część elektoratu, czy to obozu Zjednoczonej Prawicy, zakładam, że również Kukiz 15 z poprzednich wyborów, oddała swój głos na ugrupowanie Szymona Hołowni. Kilka dni temu były przedstawione również wyniki tego, jak elektoraty poszczególnych ugrupowań tej koalicji oceniają rządy. No i wśród polityków, wśród wyborców Szymona Hołowni jest największy odsetek tych, którzy są niezadowoleni z tego, jak się sprawy mają. A Donald Tusk już to widzi? I zaczyna chcieć przejmować ten elektorat. No to jest taka gra. Natomiast... No dobrze, ale co to oznacza dla tego obozu, który dziś jest w opozycji? Co to oznacza dla Marka Jakubiaka jako polityka Kukiz 15, no, człowieka będącego w poprzedniej kadencji częścią koalicji? Jakie tu są rządzącej wówczas? Jakie tu są szanse dla konserwatystów na zmianę tego stanu rzeczy? Myślę, że dość duże. Dlatego dość często mówimy o tym, że prawica musi znaleźć swoje takie centryczne pochodzenie i musi zbudować organizm, który będzie przeciwwagą dla Koalicji Obywatelskiej. Prawdziwą przeciwwagą. Prawo i Sprawiedliwość widzę, że zaczyna pomału dojrzewać do tego momentu, że 60%, takie to jest przykre, co ja powiem, proszę państwa, 60% ludzi, które zagłosowało na tą koalicję rządową dzisiaj, zagłosowało na tą koalicję dlatego, że nie lubi PiSu. Rozumie pan, panie redaktorze, nie lubi PiSu. Nie, że źle rządzili, nie lubi PiSu. No ale to jest, przepraszam, bo to jest związane z tym, o czym mam wrażenie mówi w tym wywiadzie Donald Tusk. On tutaj
w pewnym momencie mówi, a może zacytuję, bo to jest swoją drogą niesamowite sformułowanie. Donald Tusk mówi o tym, że w pewnych kwestiach zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Viktor Orban, no to jest w ten sposób, zdarza się, że Kaczyński czy Orban mają częściową rację w swoich diagnozach, ale lekarstwa, które proponują, są trujące i złe. Przecież to jest ewidentne sięganie tak. po wyborców. On tam paluszek wsadza. Jak, i zobaczy, czy wyjmie, czy nie. To jest delikatne takie macanie, proszę państwa, polityczne i sięganie po najgłębsze elektoraty. To, że on na przykład dzisiaj jest absolutnie antyuchodźczy, tak? On nawet może być krytykantem niemieckich postaw. On może teraz Angelę Merkel tutaj wyzywać i tak dalej. To on nie mówi tego dlatego, że on nie lubi Angeli Merkel, tylko on mówi do tych, którzy nie lubią Angelę Merkel. To jest zupełnie inne podejście polityczne. On nie mówi, co myśli. On sięga intelektualnie, on sięga po prostu po czyjeś ambicje i on je no dobrze, ale przecież jeśli mówimy o diagnozach, które przedstawia na przykład Jarosław Kaczyński od lat, to Jarosław Kaczyński od lat przedstawia diagnozę dotyczącą tego, że no chociażby Berlin nie może rządzić Europą, a porozumienie pomiędzy Berlinem a Moskwą jest zabójcze dla polskiej państwowości. Przecież Donald Tusk, ale to będzie mówił różne rzeczy, ale on przez całą swoją karierę polityczną realizował sprzeczną politykę z tym, o czym mówi na przykład Jarosław Kaczyński czy Viktor Orban. I tam był prawdziwy. Nie teraz. Tam był prawdziwy. Wtedy był prawdziwy, kiedy po moście, po molo sopockim chodził z Putinem. On był wtedy prawdziwy. A wtedy rzecz straszna się stała, bo przedstawiciel rządu polskiego i rosyjskiego w języku niemieckim dogadywali się do przyszłości Polski. I to jest taki medialny wydźwięk tego spotkania. I powiem tak, że jeżeli my rozmawiamy w ogóle o Donaldzie Tusku, to należy porozmawiać z jego przyjaciółmi, którzy go bardzo dobrze znają. A Olechowski nie mniej, nie więcej, tylko zawsze przestrzega, nie głosujcie na tego człowieka. No cóż, już zostawmy, kto kogo zna i co o kim wie, a czego nie wie. W kwestiach dotyczących naszego bezpieczeństwa, bo te dwie sprawy chcę w tym kontekście spytać. Mm-hmm. Ten wywiad zatytułowany jest Jesteśmy w epoce przedwojennej. Rysuje się z niego obraz, o którym już tutaj mówiliśmy, a jednocześnie w tym samym czasie na antenie naszej konkurencji Tomasz Siemoniak, człowiek, który sam był współodpowiedzialny za współpracę i nawiązanie współpracy pomiędzy Federalną Służbą Bezpieczeństwa Rosyjską, znaczy Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, za zgodą Donalda Tuska, zapowiada działania mające ukarać tych, którzy ujawnili opinii publicznej w Polsce, odtajnili dokumenty mówiące o tym, że doktryna obronna Siemoniaka, Tuska w czasach, kiedy rządzili, Klicha, zakładała, że będziemy bronić się tylko od linii Wisły. Ba, gdyby to była tylko doktryna, czyli gdyby to był tylko dokument i pomysł na przyszłe egzystowanie Polski, to jeszcze nie byłoby to tak groźne jak to, że oni faktycznie dokonywali i wykonywali tą doktrynę. To, że wycofywali wojska polskie poza granice linii Wisły, przez to są fakty. My tutaj nie wymyślamy niczego innego. Poza tym, co oni robią? Oni po prostu likwidowali państwo polskie po wschodniej stronie Wisły. Posterunki policji, szkoły, wojsko i tak dalej, i tak dalej. To była Polska B, no przypomnijmy sobie. Nawet Niemcy za bardzo nie inwestowali po drugiej stronie Wisły. Jakbyście na inwestycje niemieckie w owym czasie spojrzeli, to oni raczej po tej stronie Wisły inwestowali. To było powszechne wtedy, wydaje się, i działanie, i to Prawo i Sprawiedliwość zmieniło. Myślę, że wtedy w ogóle Unia Europejska zaczęła się zmieniać choć trochę i być agresywną po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość przejęło rządy, dlatego że zwalił im się cały biznesplan na Polskę i Rosję, i Europę, i Władywostok, i Lizbonę, i tak dalej. To się wszystko zwaliło, dlatego Kaczyński jest taki B dzisiaj. To ja mam na koniec w takim razie pytanie i tu odnoszę się, cytuję, to chyba nie było, nie sądzę, żeby było cytowane do tej pory w polskich mediach. Dziś rano o godzinie 5 wysłany został raport, udostępniony został raport serwisu Intelligence Online, zatytułowany w ten sposób. Zachodnie agencje wywiadowcze zaniepokojone nabudowywaniem rosyjskich wojsk niedaleko państw bałtyckich.
No i czytamy, że Moskwa wzmacnia swoje ofensywne zdolności przy granicy z państwami bałtyckimi, mobilizuje, co martwi czy niepokoi państwa Zachodu, które mobilizują wszystkie swoje zasoby wywiadowcze. No i czytamy, że satelity francuskiej agencji CSO, to jest Optical Space Component, czyli agencja badająca za pomocą narzędzi satelitarnych to, co dzieje się na Ziemi, operowane przez francuską służbę wywiadu wojskowego, od kilku dni monitoruje nabudowywanie rosyjskich sił na Białorusi, w czasie, kiedy Waszyngton rozstawia, czy w to miejsce przekazuje wszystkie swoje dostępne czujniki i oznacza ten teren jako teren wysokiego priorytetu od 22 stycznia. To dotyczy całej serii działań. Już nie będę cytował szczegółów. To jest najważniejsza treść tego komunikatu. Jak rozumie to Marek Jakubiak? Znaczy, przesuwane są wojska rosyjskie ku granicy Litwy, Łotwy i Estonii. To prawda. Część z nich jest, wszystkie są praktycznie na terenie Białorusi. Białoruś też się dziwnie zachowuje, dlatego że ogłaszają co i rusz ćwiczenia, które mają na celu atakowanie Polski, czyli chcą zająć tutaj naszą percepcję Białorusią. I być może tutaj będzie stosowana technika salami. To jest taka technika, żeby zająć teren, który nie będzie opłacało się stosować retorsji wojskowej w chwili zajęcia kawałka tylko terenu. I tak krok po kroku Rosjanie chcą przejąć. Tym bardziej, że tam jest bardzo skomplikowana sytuacja, taka powiedziałbym etniczna, dlatego że na przykład w Łotwie zostały garnizony rosyjskie i oni przyjęli obywatelstwa, tak na Łotwie, jak i w Estonii. I tam są setki tysięcy Rosjan, którzy tworzą mikroorganizmy takie polityczne. Podobnie jak Niemcy w Sudetach w 1938 roku. I tam może być tak, że Rosjanie zostaną zaproszeni czy wezwani na okoliczność obrony mniejszości swojej. W tym raporcie czytamy tak, że zadaniami tych służb, które obserwują to ze strony NATO, działalność Rosjan, zadaniami jest monitorowanie terenu wokół poligonów północnej Białorusi, przy granicy z Litwą i Polską, czyli przesmyk Suwalski. Zdjęcia satelitarne, które zebrały te służby, które przekazywane są do państw NATO w zeszłym tygodniu, pokazały trwającą relokację jednostek BMP-2 rosyjskich zmechanizowanych, zwłaszcza koleją do skrzyżowania kolejowego Parecza. Czy to są informacje, które publikowane są przez jeden z najbardziej znanych serwisów informacyjnych specjalizujących się w wiadomościach jawnych dotyczących służb? No i przecież myśmy czytali bardzo podobne rzeczy 3 lata temu, zanim rozpoczęła się inwazja. To się nazywa koncentracja wojsk. Ona przebiega systematycznie. Dzisiaj Białoruś mówi o ćwiczeniach. Ja myślę, że NATO o każdych takich ruchach wie i przygotowuje się do wojny obronnej. No, nie ma co tutaj ukrywać. Natomiast problem polega na tym, że Ministerstwo Obrony Narodowej powinno intensyfikować i szkolenie wojska, i na terenie Rzeczypospolitej odbywają się ćwiczenia, największe ćwiczenia NATO, prawie 100 tysięcy ludzi. I proszę państwa, czegoś takiego jeszcze nie było na Bałtyku na przykład, jak się dzieje dzisiaj. Więc te wojska zostają i myślę, że nie chcę tu nikogo niczym tu za bardzo straszyć, natomiast wyjątkowo przestraszony Donald Tusk ze Stanów Zjednoczonych przyjechał. Ja pytałem, oczywiście będąc w Stanach Zjednoczonych, pytaliśmy tych, którzy mogą wiedzieć więcej o tych sprawach, czy tam pojawiły się przynajmniej na tych otwartych częściach spotkań, tych, które o których wie opinia publiczna, czy tam pojawiły się jakieś nowe informacje, podobno nie. Konkluzją tego artykułu jest to, że zachodni analitycy nie chcą powtórzenia
scenariusza, którego nie udało się wykryć, przynajmniej części służb, w lutym 2022. Jakkolwiek zdjęcia satelitarne konkluzywnie nie stwierdzają, czy rosyjskie intencje wojskowe to intencje ofensywne, czy tylko i wyłącznie ćwiczenia. Komentarz na koniec? Znaczy, nie ma co w panikę wpadać, ale ja przypomnę, że w 1939 roku też nikt w wojnę nie wierzył, a pakt mieliśmy ze wszystkimi. Marek Jakubiak, dziękuję uprzejmie. Kukiz 15, wiceprzewodniczący. To jest Telewizja Republika. Proszę zostać z nami.